jest z nami aktor i wokalista Marek Kaliszuk. Dzień dobry. Dzień dobry. Mówię o tym, że też będzie o czynieniu dobra, bo jesteś dawcą szpiku, że pomogłeś chorej osobie, że uratowałeś jej życie i o tym też chciałam z tobą porozmawiać, ale zróbmy sobie taki muzyczny przecinek, ponieważ nasz gość właśnie wydaje płytę, to jest debiutancki album, który się nazywa Inny nie będę. Tutaj tak dokładnie wygląda okładka tej płyty. Tak. I tak sobie, wiesz, odetchnijmy, bo bardzo dużo ciężkich tematów się pojawiło. to też jest ciężki tydzień, więc umówmy się, że tak, do wyborów będzie tych tematów trochę. No to posłuchajmy singla, który promuje płytę naszego gościa. Fragmentu. Zaczynaliśmy program, to było, był jeden stopień na plusie. Teraz patrzymy na wyświetlacz naszego Hyundai'a. 5 na plusie. Temperatura skoczyła, być może ze sprawą Marka Kaliszuka, kto wie. Mam nadzieję. Bywam kolorowy, bywam black and white, tak śpiewasz w tym utworze. To jest, nie wiem, piosenka o maskach, które wkładasz i właśnie nie wiem, czy to tych teatralnych, czy takich maskach, które życie nam każe czasem wkładać. Nie, w tym utworze śpiewam głównie o różnych moich wcieleniach, które mam zawodowo na scenie. I to nie był Filip Heiser tam? Nie, tam nie był, tam był Filip Heiser. Mówię, nie. W jednej z tych stylizacji, rzeczywiście w jednej z ról, które gram w teatrze, mogłem być do niego podobny. Generalnie w tym teledysku pokazałem wszystkie, takie najbardziej charakterystyczne i wyraziste postacie teatralne, które gram w różnych spektaklach. W tej chwili w teatrach w Warszawie, ale w całej Polsce, ale też mnie, muzycznego, estradowego, takiego artystę, wokalistę, bo zmagam się od dłuższego czasu z taką jakąś presją, żeby wybrać, czy jestem aktorem, czy jestem wokalistą, czy ja śpiewam, czy ja gram. Ale kto tę presję? Dziennikarze bardzo często zaczynają wywiady czy pan tego jest pytania. Tak. Wokalistą, czy bardziej aktorem, tak? I tak, i to jest takie pytanie, a nie mogę być sugerujące, tym? No właśnie chciałbym móc być i jakby jestem, ale jednak jest jakaś taka presja, jakaś potrzeba zaszufladkowania mnie i wsadzenia w jakąś jedną konkretną szufladę, a nie chcę tego robić, bo uważam, że mogę robić i to i to. I co, ta płyta jest w jakimś sensie takim buntem? Bo inny nie będę. Co to właściwie znaczy? To jest bunt przeciwko temu, w co otoczenie chciałoby cię wtłoczyć? Tak, wiesz co, to jest odpowiedź właśnie na to pytanie. Jakby postanowiłem napisać utwór i jakby zatytułować też płytę Inny nie będę, czyli będę taki, jaki chcę być i będę realizował swoje marzenia, swoje cele. Nie zamierzam z niczego rezygnować, bo spełniam się na wielu różnych przestrzeniach. W tym tytule też jest zawarta, myślę, taki jest zawarty szerszy kontekst tego, z czym każdy się może identyfikować, że żebyśmy byli sobą, żebyśmy nie bali się podejmować ryzyka w naszych, jakby w życiu też i prywatnym, i zawodowym, bo to też tak jest, że kto nie ryzykuje, nie pije szampana, a może nikt na niczego ryzyko, nie da. Może po prostu trzeba myśleć, że to wszystko jest szansą. Dokładnie, tak. I na tej płycie też śpiewam o tym, żeby uważać w życiu, żeby nie przegapić jakiejś szansy, bo czasami ta szansa pojawia się raz i już więcej do nas nie wróci, więc też między innymi o tym śpiewam. No tak, wykorzystywać szansę. Najwyżej się nie uda, no i co z tego? No dokładnie, prawda? Najwyżej się nie uda. Niczego nie tracimy, ale ile możemy zyskać? Opowiedz coś więcej o tym albumie, bo piosenki
napisałeś sam, tak? O teksty, czym ona, tak, teksty. Tak, tak, teksty napisałem sam, część utworów również współkomponowałem. Jeśli nie ja, to moi producenci, było ich trzech na płycie. Utworów mamy 14, to jest generalnie nowoczesny pop, sporo elektroniki, dużo melodyjnych utworów, dużo tanecznych, klubowych vibe'ów, ale też są ballady, utwory nostalgiczne, takie cięższe w tematyce, też o tym, jaki jest dzisiaj świat i co mnie boli, co mnie przeraża. A co cię boli i przeraża? Boli mnie to, że ludzie są do siebie coraz bardziej wrogo nastawieni dzisiaj, jest coraz więcej agresji takiej słownej, ja już nie mówię o przemocy takiej fizycznej, ale przemocy słownej. No, od słów się zaczyna niekiedy. No tak, dokładnie, od słów się zaczyna. I mamy dużo takich też wojen na przepychanki, na słowa. I to mnie boli, to mnie przeraża. I mam wrażenie, że jest coraz gorzej niestety. Chciałbym, żeby to się zmieniło. O tym też między innymi śpiewam. A myślisz, że się zmieni? Jakoś w najbliższym czasie? Tygodniu? Chociaż trudno, ale bardzo w to wierzę. Mam naprawdę ogromną nadzieję, że jednak to wszystko pójdzie w lepszą stronę. No właśnie, wiele od nas oczywiście zależy, tak? No tak. Nie możemy być sterowani tylko tym, co na górze, bo ja też tak zauważam bardzo często, że my na dole zmieniamy się szybciej, rozwijamy się jakoś, wiesz, głębiej, aniżeli to, co spływa na nas z tej strony, czy tej, od tej głowy, od której niestety najczęściej ryba się psuje. Tak. Ale chciałabym też ciebie zapytać o koncerty, tak? Inaczej się śpiewa i inaczej się gra, bo tu mamy publiczność, mamy publiczność w teatrze, mamy publiczność na koncercie. Czy to jest jakaś różnica? Jest różnica. Jest różnica dlatego, że w teatrze ja występuję jako postać, jako rola, nie jestem sobą, czyli chowam się za jakimś konkretnie napisanym charakterem, postacią, osobowością. Natomiast na koncertach ja jestem 100% osobą. Jestem wokalistą i jakby ten kontakt i wymiana energii z publicznością jest zupełnie inna, no bo jestem sobą, mogę sobie na wszystko pozwolić, mogę wypowiadać swoje myśli, a nie to, co mówi, co myśli bohater sztuki, emocje, w której gram. Nie? I wyśpiewać emocje, ale swoje, takie prawdziwe. Często też te, o których ja napisałem, pisząc utwory, chyba że śpiewam covery, czyli czyjeś utwory, ale na pewno jest to dla mnie bliższy, jakby krótszy dystans jest między mną a publicznością, kiedy śpiewam swoje koncerty. Bardzo lubię to robić i mam nadzieję, że też po tej płycie będzie tych koncertów więcej, bo teraz bardzo dużo gram w teatrach i właściwie wszystkie weekendy do końca marca mam zapełnione i jeżdżę po całej Polsce i gram różne spektakle. Ale ten najbliższy weekend masz trochę wolnego, żeby pójść na wybory? Nie mam wolnego, ale pójdę na wybory. Nie, wziąłem zaświadczenie. Aha. A oczywiście, bo nie wiem jeszcze dokładnie, gdzie będę. Czy pamiętajcie, będę że na wzięcie takiego zaświadczenia to jeszcze tylko mamy czas tylko dwa dni. Do 12. Do 12. Ja wziąłem takie zaświadczenie już dwa tygodnie temu, żeby być przygotowanym. Powiedziałem, że będę gdzieś w rozjazdach, będę gdzieś między Oświęcimiem a Krakowem ze spektaklem, ale jestem przygotowany na to i obowiązkowo idę i głosuję. Zresztą całą ekipą naszą, bo akurat wtedy gramy goło i wesoło, idziemy głosować. No właśnie, bierzcie przykład. I bierzcie też ekipę. Bierzcie całą ekipę, tak. Wszystkich przyjaciół, znajomych, mamy, babcie, ciotki, tak, sąsiadów. Marku, ja na wstępie powiedziałam, że to będzie też rozmowa o czynieniu dobra. Oprócz tego, że oczywiście głosujemy, to jest dobre, to również zapisujemy się. Zresztą jesteś osobą, która chętnie i aktywnie bierze udział w różnych akcjach charytatywnych. No i właśnie Bank Szpiku się pojawił, do którego oddałeś krew i szybko się okazało, że ta krew, znaczy ten szpik, te komórki są po prostu potrzebne. Nie, to jak to było? To wygląda trochę inaczej. Generalnie w fundacjach DKMS, która działa w wielu krajach na całym świecie, jest takim bankiem potencjalnych dawców komórek macierzystych czy szpiku. I ja się tam zarejestrowałem jakieś 9 lat temu. Dosyć spontanicznie i szczerze mówiąc zapomniałem o tym z upływem lat, że tam jestem. Okej, ja myślałam, że to się szybko stało. Nie. Po 9 latach tak naprawdę się okazało, że gdzieś na świecie jest mój bliźniak genetyczny. Nie, czyli w Polsce? Nie. Okay. Nie. Gdzieś na świecie i to nie wiesz gdzie, nie wiesz skąd jest ten biorca, czyli pacjent, który choruje na białaczkę albo na inny nowotwór krwi. I jest w sytuacji takiej, że medycyna już nie znajduje lekarstwa, żeby tej osobie pomóc i przedłużyć jej życie. Nie wiesz, kto to jest. Nie wiem, komu pomagam. A gdyby ta osoba chciała się z tobą spotkać, to może?
jest taka szansa najwcześniej po 2 latach, jeżeli obie strony tego chcą i jakby ten pacjent i dawca, czyli ja bądź ktoś, kto oddaje komórki macierzyste i przepisy państwa pozwalają, bo też bywa różnie z tymi regulacjami, to jest taka szansa i takie sytuacje się zdarzają, że po 2, 3, 5, nawet 10 latach ktoś, kto oddał tą cząstkę siebie w postaci komórek krwiotwórczych czy szpiku, spotyka się z kimś, komu uratował życie. I trzeba też po prostu pamiętać, że oddanie krwi, tak, do banku szpiku jest już decyzją, że ja stanę się dawcą. Nie można tak, się ale po prostu oddajesz, wycofać. Nie. Znaczy, to musi być w ogóle decyzja bardzo odpowiedzialna i bardzo przemyślana. Jeżeli decydujemy się na to, żeby oddać szpik, to musimy być odpowiedzialni i to bardzo przemyśleć, ponieważ osoba, która jest chora, która jest właściwie zerowana, jeśli chodzi o jej odporność i cały organizm, musi te komórki dostać, ten szpik. Nie można się wycofać, bo to jest po prostu właściwie wyrok śmierci. Znaczy to by było straszne, no, wiesz, to jest po prostu nie wyobrażam. Czyli decyzja o zarejestrowaniu się w banku jest decyzją o tym, że już możemy stać się potencjalnymi dawcami. Tak. No widzisz, u ciebie po latach mówiłeś, że zdążyłeś trochę zapomnieć. U mnie było trochę inaczej, bo ja się zarejestrowałam i dosłownie, no nie wiem, miesiąc później okazało się, że jest biorca. Ja byłam już przygotowana, że oddam szpik, ale w ostatniej chwili okazało się, że znaleziono jeszcze bardziej pasującego bliźniaka genetycznego, tak. Więc oczywiście cały czas czekam, jestem zarejestrowana i wiem, jaka to jest świadoma i ważna decyzja. A powiedz jeszcze jedną rzecz, czy ciebie zdrowotnie to coś kosztowało? Nie. Jedyne, co jakby wiąże się dla dawcy, to jest to, że trzeba się trochę poświęcić i przez 4 dni przed oddaniem komórek trzeba przyjmować takie zastrzyki z czynnikiem wzrostu, żeby nastąpiła nadprodukcja komórek krwiotwórczych, żeby było potem je z czego zebrać i odseparować. W tym czasie czułem się osłabiony, tak jakbym miał trochę grypę i przeziębienie. Musiałem trochę uważać, jakby ograniczać aktywność fizyczną, bo powiększa się śledziona, to jest zupełnie naturalne. Ale mniej więcej po tygodniu wszystko wraca do normy. Nie ma żadnego uszczerbku dla zdrowia, jeśli chodzi o dawców. Z tych kilka dni niedogodności to jest naprawdę, po prostu to jest w porównaniu nic z tym, co się czuje, kiedy ma się świadomość, że uratowało się komuś życie, więc myślę, że nie wiem, no jeżeli jeszcze się wahacie, czy iść do banku szpiku, to myślę, że i historia Marka, ale też Maćka Sztura, Maciek który też również oddał wielu innych osób, niech was przekona, bo być może na drugim końcu świata jest osoba, jest która ktoś, was bardzo potrzebuje. Kogo możecie uratować. Tak, to jest, dzięki to jest wam będzie żyć i rozsiewać to dobro. No dziękuję właśnie. Ci serdecznie. Dziękuję Marek Kaliszuk zachęca do głosowania, zachęca do rejestrowania się i zachęca śpiewająco. Do słuchania, tak, do słuchania mojej najnowszej płyty. Do słuchania również, tak jest. Inny nie będę. I nie bądź inny. Dziękuję ci serdecznie. Dziękuję bardzo, wszystkiego dziękuję dobrego. Dziękuję pięknie.